skręcałem. I teraz, jeżeli w tym momencie ja, jako osoba gilająca, zagila modela, czyli osobę gilaną, to model się będzie śmiał, bo ja mam 3-4, gili. Rozbrajam ten koleś. Co jest najważniejsze w gilaniu? Najważniejsze w gilaniu jest umiejętne gilanie. Ja teraz zaproszę drugiego modela, będzie trochę lepszy model. Trochę. Nazwaliśmy go właśnie Runcajs. Miesięcy w skrzyni, to się musi wyszumieć. A zrób tak. Sztuczka. Hen ho! A się to jemu teraz feber świstali. To tak nie powiem, co puszcza golf. Później ci wytłumaczę. To nie jest rzeszucha, nie? On to na chleb daje normalnie, jej. Mówi, że witaminy. Ale, bo na ten przykład wystarczy gilać nieumiejętnie, na przykład gili. Zresztą nie ma sensu. A wystarczy tylko nauczyć się gilać, na przykład gili. Gilanie można przeprowadzać pojedynczo parami godzin w grupach. Ja teraz zaproszę grupę. Wydaje mi się, że wybrałem to się reprezentatywnie. Jako studentów, chyba na archeologii. I teraz, jeżeli w tym momencie... O, chyba to jest wykopane. Przepraszam, co się nam się z tym modelem zbrykamy. Ma tam taki termoworek. Chyba będę musiał melasy naparzyć. Ale wracając, jeżeli w tym momencie ja, jako jedność, zagilam całą grupę, to cała grupa się będzie śmiać. Mogę na 3-4, gili. Jaka szampańska zabawa? Kolejna cecha gilania. Jeżeli teraz mniejsza grupa, czyli w tym przypadku ewidentnie my, zagila większą grupę, na ten czas ewidentnie państwa, to państwo się będą śmiali, czym się państwo przekonają na 3-4. No, można śmiało powiedzieć, że robi nam się tutaj taka mała rozpierducha. Rozwalimy ten kiosko. Kolejna, ostatnia już cecha gilania. Jeżeli teraz większa grupa, czyli w tym przypadku ewidentnie państwo, zagila mniejszą grupę, na ten czas ewidentnie nas, to my się będziemy śmiali, czekamy. Yeah.
Jeszcze nie.